Dawid Kubacki 2 miesiące czekał na zwycięstwo w Pucharze Świata. Trochę czasu, trochę wody w rzekach upłynęło, a ty znów na najwyższym stopniu podium. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jadąc klasykiem. Tak, jadąc klasykiem, ty powinieneś dalej zaśpiewać, bo ja nie znam tekstu. Przez twoje oczy zielone, ale to nie, to już tego nie będę jechał. Nie, ale spróbuj wytłumaczyć tym wszystkim ludziom przed telewizorami, o co chodzi w tych skokach narciarskich. Przedwczoraj 19, męczyłeś się, przychodzi kolejny dzień i nagle bach. I to bez piwa, jak mówiłeś wczoraj. No właśnie. I to jest zaskakujące. Nie, no tak już nie żartując. No skoki to jest specyficzny sport i tutaj czasami naprawdę niewiele trzeba, żeby te... Efekt tego skoku był zupełnie inny niż to, co się pokazywało do tej pory. Dzisiaj na pewno były dużo lepsze, lepiej trafione te skoki po prostu na progu. Wystarczy, że troszeczkę więcej tej energii z próg odda, lepiej nakręci, już ma się większą prędkość w powietrzu i to nagle powoduje, że to chce odlatywać. I to jest ta różnica. Kiedy rzeczywiście ostatnimi czasy te skoki były dość mocno spóźniane, dodatkowo z błędami, to sam ten kąt natarcia zaraz za progiem powoduje, że tam się traci 2-3-4 km na godzinę i to już nie pozwala odlecieć. A jak się to nakręci, stracisz jeden albo nie stracisz w ogóle tej prędkości, to przelatujesz bóle, a później jest ten moment, kiedy narty po prostu masz w nich oparcie i metry uciekają, bo masz prędkość. Jak ważne jest dla ciebie to zwycięstwo? Na pewno go potrzebowałem, po tym długim czasie męczenia się i szukania dobrych skoków i kombinowania czasami trochę za dużo. To potwierdziło mi generalnie, że to co kocham robić, to też i umiem robić i to jest super. Uciekaj na podium, mam nadzieję, że później trochę dłużej jeszcze pogadamy. Dziękuję. Dzięki. 6. zwycięstwo w tym sezonie, ale nie wiem, czy już ktoś ci to powiedział, czy nie. Pobiłeś najbardziej rekordowe osiągnięcie Adama Małysza, 14 podiów w jednym sezonie, ty po raz 15 na podium w jednym sezonie stajesz i to też pokazuje, jak wielki i stabilny jesteś od początku tej zimy. To ciekawe, nie znałem takiej statystyki, ale fajnie. Jakie to były dzisiaj skoki? Pewne, dobre, na czas, z dobrym timingiem? Wiesz co, no wreszcie próbną dali skoczyć, człowiek chce mu coś popróbować. Ale myślę, że do takich super dobrych może im jeszcze brakowało, ale myślę, że najważniejsze jest to, że ta baza działała. To, że to było stabilnie, że było popchane nogą, była rotacja, była prędkość w powietrzu i to jest no, 90% sukcesu. Jak jeszcze troszeczkę w miarę swarci z warunkami, no to jest super. Więc jakby to jest myślę podstawa tego dzisiejszego dnia i z czego będę zadowolony, że to działa i mogę na tym pracować dalej. Tylko jak rozumiem, ta baza, jeśli chodzi o fizykę, fizyczność, działała też wcześniej. Był problem trochę, nie wiem, z podejściem, z nastawieniem, z wykonaniem. No, to jest zawsze problem tylko i wyłącznie z wykonaniem. Tu myślę, że jakbyś zapytał skoczków w Pucharze Świata, każdy jeden ci powie, jak trzeba skakać. A czy już to umie zrobić, to już jest inna kwestia. To jest problematyczne i to jest trudne w tym wszystkim, że na to jest naprawdę bardzo mało czasu w trakcie skoku, a trzeba się w tym czasie zmieścić i to zrobić. I to czasami to wykonanie właśnie nie działa tak jak trzeba, tak jak wspominałem wczoraj czy przedwczoraj. Gdzieś ta dekoncentracja, to było wystarczające do tego, żeby ten skok już był dużo słabszy po prostu. To jest ułamek tak naprawdę sekundy, a przejeżdżasz próg o pół metra, nie ma tej energii, nie ma rotacji i lądujesz 10-15 metrów bliżej. Ponad 2 miesiące minęły od Innsbrucku. Dłużył się ten czas bez zwycięstwa? Bo czytam już komentarze w internecie, że oddało trochę za Zakopane czy za Sapporo, gdzie prowadziłeś, a ta druga seria była w gorszych warunkach. Tutaj to ty trochę lepiej w finale sobie poradziłeś. Znaczy, właśnie nie patrzyłem nawet, jak tam z tym wiatrem było. No ale Belka niżej też trochę punktów, więc to myślę, że też tutaj grało rolę. Czy oddało za Zakopane, no to bym się kłócił, bo to jednak są inne emocje, inne przeżycia. Ale na pewno miło tutaj też było dzisiaj stanąć na najwyższym stopniu podium. To takie przypieczętowanie tego trochę trudniejszego okresu dla mnie również i dla całej tak naprawdę ekipy. Więc
fajnie, że to idzie w tą stronę. Także zamknięcie tego okresu, bo wiesz, jeszcze w tym sezonie parę konkursów jest, jeszcze, choć wielu się wydawało, że ten rower już uciekł, może wcale nie uciekł. Dzisiaj 40 punktów nad Kraftem zyskałeś na przykład. No ja wierzę, że to jest jeszcze wszystko otwarte, zwłaszcza na Mamucie. Także teraz tylko i wyłącznie wierzę w to, że będziemy mieli fajne warunki, nie takie jak teraz się tu zrobiły, bo nas tu zdmuchnie zaraz. I będziemy mogli sobie tam fajnie polatać i będzie przyjemnie, miło i z uśmiechem na twarzy. Widzimy się już od piątku, dziękuję. Dzięki.